Witam, ja jestem Gonzio1516, a to pierwszy odcinek mojej serii Świat Androida. W serii tej będę prezentował wiele aplikacji i gier na system Android oraz poradniki dla początkujących androidowiczów. Moim obiektem, na którym będę prezentował wspomniane wcześniej aplikacje, to smartfon LG GT540. Przejdźmy do rzeczy. Dziś pokażę Wam prostą aplikację MS Paint. Jak sama nazwa wskazuje, jest to program do rysowania oraz edytowania zdjęć. Wciśnijmy przycisk menu. Pokaże nam się lista różnych opcji. Ta pierwsza to pomoc. Czysta kartka z gwiazdką to wyczyszczenie panelu rysowania. Ten Pinokio bez nosa i z bejsbolówką na głowie to opcja Kids Mode. Gdy ją wybierzemy, menu chowa nam się na dół, a każde kolejne dotknięcie panelu rysowania zmienia nam kolor i wielkość pędzla. Aby wyłączyć Kids Mode, wystarczy jeszcze raz wcisnąć przycisk menu. Klucz francuski to wybór rozmiaru naszego pędzla w skali 1 do 16. Kolejna opcja to wybór koloru naszego pędzla, a ten półmalowany monitor to wybór tła. Trzy fiolki chemikalne to efekty. Emboss to fajny efekt trójwymiarowy, a spraya chyba nie muszę tłumaczyć. Dobra, zmarszmy to gumką. Oczywiście rozmiar gumki także możemy regulować. Możemy także edytować zdjęcia. Wszystkie nasze dzieła możemy zapisać oraz wysłać. Pozostałe opcje to kontakt z autorem aplikacji oraz przekierowanie do Android Market. Mam nadzieję, że podobał Wam się pierwszy odcinek serii Świat Androida. W takim razie komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Cześć!